Za nami ogólnopolski miting pływacki osób z niepełną sprawnością. Na basenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie rywalizowali przedstawiciele 21 placówek z terenu województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego. Jesteśmy na 6. ogólnopolskim mitingu pływackim. W tym roku przyjechali do nas zawodnicy z 4 województw. Reprezentują 23 placówki. Jest aż 260 osób. Dzisiaj jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowani, ponieważ to jest taki maksymalnie duży miting pod każdym względem i zawodników, i publiczności, organizatorów. Tak jak rzeczywistość społeczna się zmienia, tak jedno jest pewne, że będzie nasz miting pływacki, dlatego że mamy bardzo dużo instytucji, które nas wspierają i pomagają. Jest to bardzo ważne dla uczestników, ponieważ tutaj tak naprawdę nie ma barier. Oni pokonują swoje bariery, pokazują, że są lepsi. Z zawodów na zawody widzimy, że mają coraz lepsze zawody. Zachęcają nowych kolegów z innych placówek, żeby móc się pościgać. Emocje, które są niesamowite. Nie można tego spotkać, nie można tego zobaczyć w telewizji wśród aktorów, ale tutaj tak naprawdę te łzy, które na podium widzimy, coś niesamowitego. Chociażby dlatego warto tych kilka miesięcy poświęcić, żeby to zorganizować. Serdecznie zapraszamy za rok, żeby zobaczyć, jak jest cudownie. Organizatorami mitingu była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy i Integracji oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie.